Olimpiada Grunwaldzka zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 72 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu już po raz drugi przyciągnęła najmłodszych sportowców. Idea tej olimpiady to jest integracja naszego środowiska szkolnego i tym wspólnym naszym celem jest sport. Chcemy dać dzieciom szansę na rozwijanie przyjaźni poprzez sport, zdrowy tryb życia. To jest kolejna inicjatywa, w której pokazujemy, że dzieciaki mogą spędzać aktywnie czas, rozwijać się i bawić poprzez sport. Na początku fajnie zawsze zacząć od takiej zabawy, pokazania dzieciom, że ten sport może być fajny i on przeradza się w takiej bardziej kwestie profesjonalne i zawodowe. I mamy nadzieję, że po prostu będzie to procentować na przyszłość i wychowamy tutaj po prostu kolejnych zawodowych sportowców. Dzieci rywalizowały w kilku dyscyplinach – w pływaniu, badmintonie czy piłce nożnej. Wyniki w poszczególnych turniejach były istotne, ale najważniejsze w takiej imprezie było coś zupełnie innego. Dla dzieci w tym wieku najważniejsza jest właśnie gra. Oni sobie czerpią z tego radość, możliwość rywalizacji i gdzieś tam też aspekt integracyjny, że mamy możliwość rywalizacji z chłopcami jak gdyby z innych szkół. We współpracy z klubem Enea Piłka Ręczna Poznań został przeprowadzony także turniej szczypiorniaka w Formule 1 na 1. Dzieci szybko i pozytywnie przyjęły tę nietypową formułę piłki ręcznej. Sport to zdrowie, jak to się mówi, a piłka ręczna to naprawdę przyjemny sport. Fajnie są takie organizowane spotkania, że dzieci mogły sobie pograć, spróbować, co to jest piłka ręczna. Tutaj bardzo ładnie niektóre dzieciaki grały, rzucały, broniły, więc bardzo fajnie. Sport to nie wszystko, co zaoferowała Olimpiada Grunwaldzka. Dzieci mogły skorzystać też z atrakcji w salach lekcyjnych. Podczas tego dnia w SP 72 można było poczuć się jak polscy matematycy, którzy złamali szyfr enigmy. Te grupy, które akurat nie uczestniczyły w rozgrywkach na boisku, miały okazję skorzystać z zajęć z szyfrowania, kodowania, ponieważ jako szkoła chcemy promować ideę poznańskich kryptologów, którzy jako pierwsi złamali kod Enigmy.